Jak wygląda proces przygotowania do meczu ligowego? Jak często pomysły z treningu daje Ci się przełożyć na mecz? Czy był jakiś mecz, który pod tym względem był szczególny? Były dwa takie mecze i paradoksalnie akurat z tą samą drużyną, bo graliśmy z rekordem bielsko-biała, gdzie, gdzie tutaj akurat wykorzystaliśmy. Koncept, zasady bardziej zasady spiłki seniorskiej, tak? Wykorzystanie tak zwanych półprzestrzeni w budowaniu gry. Struktura przeciwnika 1, 4, 3, 1, czyli podchodzili czwórką zawodników w linię, jeżeli chodzi o formację obronną i formacja pomocy i, i napastnik tworzyli tak zwany rąb, tak? Byli ustawieni w diamencie. My zastosowaliśmy zgodnie z naszą mapą gry strukturę 1, 2, 3, 3, natomiast w treningach pracowaliśmy na tym, że. Zanim zdobędziemy strefę średnią, czy zanim zdobędziemy przestrzeń na połowie przeciwnika, chcemy wykorzystać w budowaniu obie półprzestrzenie po to, aby uzyskać przewagę 2 na 1 na słabej stronie boiska, tam gdzie, gdzie w początkowej fazie akcji nie ma piłki. Tak? I to jakby super przełożyło się później na mecz z drużyną, która została mistrzem Śląska i można powiedzieć, było to bardzo powtarzalne zachowanie. Zresztą teraz tydzień temu dokładnie graliśmy z tą samą drużyną, gdzie zastosowaliśmy to samo rozwiązanie. Myślałem, że się nie uda, bo jednak po dwóch miesiącach liczyłem, że, że przeciwnik wyciągnie wnioski, ale jednak, ale jednak tym razem również nam się udało wykorzystać te półprzestrzenie w budowaniu. Nawet zdobyliśmy w ten sposób bramkę. I to jest dla mnie największa wartość, że jakby to, co robisz w treningu, nie mówię, że robiliśmy to tylko w grach 9 na 9, bo my to jakby w zależności od dnia stosowaliśmy również w mniejszych środkach, żeby uzyskać tą powtarzalność. Ale później jak widzisz, że zawodnicy raz po raz szukają tych rozwiązań, szukają tych rozwiązań i to wychodzi, jeszcze przynosi bramkę i decyduje o tym, że. Zostajesz za to wynagrodzony i w efekcie nawet wygrywasz mecz z drużyną, która jest od Ciebie wyżej notowana, nawet w piłce dziecięcej, to jest największa wartość. Czyli grasz dobrze, robisz coś z treningu, wygrywasz, uważam, że to jest po to, jestem też trenerem, że, że daje mi to ogromną satysfakcję.